Siemano moi drodzy! Dzień dobry! Witamy serdecznie! Mam tutaj to wspaniałe duo, czyli Anię i Monikę z Piggy Bank. I dzisiaj porozmawiamy sobie o rzeczach zupełnie w drugą stronę niż zwykle, bo tak samo jak ja, dziewczęta rekomendują wam zawsze produkty, które są do kupienia, najlepiej można powiedzieć, tak? Rekomendujemy rzeczy, które są ciekawe, które warto mieć, które są do kupienia. A dzisiaj będziemy rozmawiać o rzeczach, które są w pielęgnacji zbędne, takich naszych osobistych. Ja tak się zastanawiałam nad tym, czy są rzeczy w ogóle, które ja postrzegam jako takie kompletnie bez sensu, niepotrzebne, zbędne. I mam nawet taką całkiem sporą listę i się zastanawiam, czy wy też macie coś takiego, czy ewidentnie każda rzecz, która jest w domu i na rynku, ona musi być. Absolutnie nie. I wszystko jasne, zadam pytanie. Dziękuję bardzo za uwagę, koniec odcinka. Sama jestem sobie winna. U mnie na przykład na tej liście znajdują się wcierki do włosów. To jest rzecz, której... Wcierki do włosów? No są mi zbędne, bo ja po prostu używa się tego głównie, żeby włosy rosły, tak? Moje rosną jak szalone, więc nie mam potrzeby. I mam też trochę takie, że umęczę się zawsze przy tym. Żeby nie było, ja podejmowałam próby, jak już miałam wcierkę, to i tymi grabkami tam ładowałam, i czesałam, i próbowałam strzykawką, i próbowałam do butelki z atomizerem i w ogóle, i przejechałam przez, nie wiem, 2/3 butelki, ale po prostu nie mogę. To jest nie dla mnie sprawa i w tym momencie uważam, że są mi zbędne. Dla mnie nie jest to zbędne, ale to jest bardziej nice to have. A, okay. W sensie, że jak mam, to używam regularnie przed każdym myciem, ale jak już mi się skończy, to nie jest tak, że muszę rzucić się na kolejną butelkę, ale jak już mam, to używam z chęcią. Czyli przyjemny dodatek, ale niekoniecznie niezbędny. Dokładnie tak. Ty używasz w ogóle takich rzeczy? Wiesz co, moje włosy rosną też jak szalone, więc generalnie nie mam potrzeby. Używałam raczej po to, żeby załagodzić na przykład jakieś zmiany, stany zapalne, to ja też bardziej skóry głowy, w tą stronę bardziej. Ale też zawsze miałam wrażenie, że nigdy nie wiem, jak z tego korzystać, żeby to dobrze z tego korzystać. A taka rzecz, która jest dla ciebie totalnie, kompletnie zbędna? Płyn micelarny, bo stosuję go naprawdę tak rzadko, że liczę na palcach jednej dłoni, nie? Wiesz, jakby z biegiem czasu totalnie się odzwyczaiłyśmy z Anią od płynu micelarnego. Wiadomo, że to się pojawia u większości w pielęgnacji, ale jak zaczęłyśmy odkrywać inne metody demakijażu, no to on odchodził coraz bardziej w odstawkę i bardziej się pojawia sporadycznie. Okej, a teraz jest tak, że byś powiedziała, że to jest taki produkt, że jak... nie będziesz go miała, to sobie poradzić bez? No, rzeczywiście. Ja jestem zdania, że nie można dobrze wykonać demakijażu bez użycia rąk. To znaczy samym bacikiem... Bez masażu. Nie, tak, nie myjesz tego makijażu, to nie jest oczyszczanie, nie? Super się sprawdza jako dodatek po, jak nie domyjesz na przykład, nie wiem, tuszu czy coś, albo tak, czasem tak. korzystam z niego rano zamiast żelu czy pianki. Do mycia. Tak. Czy tak jak ty mówiłeś, że coś właśnie, się odbije? Tak, coś się odbije, to jest, zawsze mam po prostu ten płyn, ale to raczej taki backup na takie wypadki niż faktyczne. No ja bym nie mogła powiedzieć, że to jest u mnie zbędna rzecz, bo jak robię makijaż komuś, to zawsze mam płyn micelarny w domu. I jak mam gości, ponieważ ja zawsze oferuję szafkę. Full service. Tak, do mnie przyjaciele przyjeżdżają bez swoich kosmetyczek, więc zawsze mam płyn micelarny, bo któraś kobieta albo któryś mężczyzna chce skorzystać z płynu micelarnego, więc kupuję, ale u mnie, no nie powiedziałabym, że jest taki, że musiałabym go koniecznie mieć, ale zbędny może też nie do końca. Chusteczki nawilżane, to jest dla mnie rzecz zbędna. Tak, dla mnie też, to tak. Jest! Chociaż ktoś. Po co komuś chusteczki nawilżane? Przecież ja masz ci wodę. Powiem. W aucie, na drzwiach, są u mnie chusteczki nawilżane, ale to w przypadku ręce, mam brudne ręce. To jest jedyny moment. No ale to ja mówię o takich rzeczach w pielęgnacji, że tak, twoja cera tak, nie będziesz zadowolona z wyglądu twojej cery, jeśli nie będziesz miała tego produktu. No to dla mnie chusteczki nawilżane są zbędne, bo wolałabym pójść ćwiczyć na siłownię w makijażu, niż go zmyć chusteczką, bo tak. U mnie z tego powodu, absolutnie. Żeby nie było, nie potępiam nikogo. Chodzi mi o to, że u mnie to się kompletnie nie sprawdza, bo po prostu bardziej będę miała podrażnioną skórę po takim ścieraniu, niż jak ją potem po prostu po treningu porządnie wyczyszczę. Mam jeszcze takie coś, co sobie zapisałam, maski Splash On. Ja nie mam pojęcia, co to jest. Co są maski Splash On? A, widać, że tu same naturalne produkty, bo to bardziej tak z koreańskiej pielęgnacji. Maski Splash On to są takie produkty w butelkach. Coś takiego, jakbyście sobie wzięły produkt pomiędzy esencją a serum, że jest duża koncentracja składników aktywnych. I jedną zakrętkę takiego produktu wlewa się do, powiedzmy, pół litra wody, do miski, mieszasz to i wtedy maska polega na tym, że siedzisz nad tą miską i chlapiesz tym na twarz.
To jest dla mnie tak zbędny produkt. Jest kompletnie, to jest dla mnie bez sensu. To jest Wolałabym dla mnie zrobić jakąkolwiek inną maskę niż właśnie tą maskę z plaszą. Oczywiście, że kupiłam, żeby sprawdzić jakąś do recenzji, dwie albo trzy, ale po prostu za każdym razem siedziałam nad tą miską i było takie: co ty robisz, durniu? No nie, no nie pykło. Nie pykło mi naprawdę. Nie, no, też strasznie dużo zaangażowania to wymaga. W sensie, ja tam wolę na ręce maseczkę i się zrelaksować wtedy, niż faktycznie siedzieć. Szczerze, i... wolałabym zrobić domową maskę z 35 składników i ważyć to na wadze jubilerskiej, żeby się nic nie rąbnęło, niż siedzieć z tym i chlapać po twarzy, bo jakieś to było bez sensu. Lester się nam tu dzięki. Jest bardzo gorąco i mamy dwa psy przytulone do dwóch gości i właśnie Lester się ślini nam na Monikę, także przepraszam, jeżeli będziecie jakieś dziwne dźwięki tutaj słyszeć. Wiesz jak jest. To jest miłość, to już nie da się tego inaczej nazwać. Niestety nie. Zapisałam sobie jako produkty zbędne w pielęgnacji peelingi do stóp i dłoni. Do różnych części ciała po prostu. No bo mam rozdział dla peelingów do twarzy i peelingów do ciała, to jest dla mnie sensowne, ale żeby był osobny do dłoni albo osobny do stóp. Osobny do stóp, nie? To trochę mam taki już, mogę to zrobić tym do ciała. Jakby da się to uzasadnić jakby wielkością drobinek. Oczywiście, ale to że do łydki różne... jest nie okej, okay, a do stop, a w kostkę to wtedy już musisz mieć oddzielne. No, przepraszam bardzo. Takie zapytanie proszę wysłać do producentów, nie do mnie. Okej. Okay. No, najwidoczniej tak. A jeszcze do skóry głowy bym oddzieliła jako tak. Inny produkt. No ale tak mówię, do dłoni, jak chcę zrobić sobie peeling dłoni, to po prostu sięgam po ten, który mam pod prysznicem do ciała. I nawet to... też jest totalnie bezużyteczny. Zresztą zawsze jak robisz peeling ciała, to zostaje ci jakaś resztka na dłoniach. Aha. Więc po prostu tą resztkę wcierasz w dłonie. I problem z głowy. Tak. Plus tak. Ta do dłoń i do stóp zazwyczaj są w takich małych opakowaniach. Tak, też prawda. Też jest trochę mało ekologiczne jak dla mnie, chyba skoro jeden mam zazwyczaj duży swój na przykład peelingu do ciała. No. Jakby... no bo możesz sobie zrobić tam, nie wiem, kawę czy z ekspresu wyciągnąć, dołożyć trochę oliwy. Co Morenito? Mora ukochała sobie Anię do tego stopnia, że jednocześnie ją przytula i podgryza, więc z poziomu miłości nie do ogarnięcia. Każda ma swojego pieska, tak, nie. Ja zostałam bez. Oba są moje, nikt mnie nie kocha, nie? Dziękuję. Masz nas. Doceniam. Jeszcze sobie zapisałam coś takiego jak balsamy powiększające usta, ale takie z kapsaicyną. Jakieś albo z chili, albo z jakimś olejkiem z chili, albo z olejkiem z cynamonu. Wszystkie te podrażniające. Nigdy to się nie wydarzyło na moich ustach. Nawet raz nie próbowałaś? A masz niski próg bólu, czy po prostu stwierdziłaś, że bez sensu? Nie, nie trafiło to do mnie po prostu nigdy. Bo one sama działają, też nie miałam, tylko że dla mnie to jest kompletnie zbędny produkt, bo... on jest trochę taki, że działa, ale działa na kilka godzin, więc bez sensu jest to mieć cały czas w pielęgnacji, no bo on będzie i tak działał tylko po zastosowaniu. Jak mam sobie powiększyć usta, żeby lepiej wyglądały, to wolę je po prostu obrysować kredką i zrobić lepszą pomadkę. W sensie ładniej to wyrysować, niż nakładać jakiś produkt. A po drugie, ja nie lubię, jak mnie coś boli, piecze i szczypie, więc nakładanie sobie bolącego, piekącego, szczypiącego na własne życzenie to jest trochę takie... Nie zgadzam się z tym za bardzo wewnętrznie, więc tego nie robię. Próbowałaś kiedyś takie rzeczy? Tak, pamiętam, że jak miałam, matko, nie wiem, 13-14 lat, dostałam taki błyszczyk właśnie od którejś z cioci na urodziny bodajże. To byłam w ciężkim szoku, jak bardzo jest to bolesne i jak bardzo makijaż może boleć. Słuchaj, no ale efekt był? Był. Była buła? Była buła, słuchaj, dwie buły. Więc generalnie jeszcze mi się przypomniało, są takie maski peel-off też na usta. To jest takie, na zasadzie takiego plasterka, które... Tak, w kształcie ustne. Tak, które zrywasz. Tak. Ja też mam to jako zbędne. O, na przykład maski hydrożelowe na usta, tak jak masz hydrożelową złomistę na twarz, to są też takie na usta. I dla mnie to jest też produkt zbędny, bo mam wrażenie, że wystarczy... Nic nie możesz zrobić wtedy też. No siedzisz tak w takim zalepionym, bo one nawet nie mają dziury, taki nie masz nitki, żeby wziąć oddech, tylko oddychasz nosem i siedzisz tak. To są też dla mnie trochę zbędne produkty w pielęgnacji. Czy coś z tych standardowych kroków to raczej mi się nie wydaje. Szczerze mówiąc, jak to sobie notowałam, to zastanawiałam się przez chwilę, czy przypadkiem esencja nie chciałam jest... właśnie, to powiedziałam z tyłu głowy, jak pokazałaś nam... tą esencję z... Natural Secrets. Tak, dokładnie. I u mnie esencja po prostu pełni funkcję podkładu nawilżającego pod olej i
dla mnie nie ma większego znaczenia, jak to się nazywa. To jest po prostu jakiś nawilżacz. I często. Ale powiedziałabyś, że teraz to jest zbędny produkt, że w ogóle możesz go nie mieć. Możesz go nie kupić. Jak ci się skończy, to po prostu go nie uzupełnisz. Mogę go nie mieć. Okay, tak, dla mnie też jest raczej zbędny produkt. Tak. W sensie są takie tuniki, które mogą na przykład zastąpić esencję teorii. No, no, ale chodzi mi o to, że używasz go w rutynie pielęgnacyjnej. Morenko, proszę cię, przestań. Jak jesteś mam, to działa bardziej taki, na takiej zasadzie, że jak mam, to super, ale jak mi się skończy, no to też czyli tak nie jak będę... wcierka. Dokładnie. Taka wcierka, tylko do twarzy. Tak, fajnie jest. Ja to jakiś taki, nie wiem, ekstra nawilżenie, czy coś w ten deseń, ale jakby wcale nie mogę bez tego żyć. Ja mam generalnie często problem z nazewnictwem tych kosmetyków. Gdzie jest granica pomiędzy esencją a serum, czy to jest widzimisię producenta, jakby nie, konsystencja... Mora. Nie, nie, w serum zawsze jest większe stężenie składników aktywnych niż w esencji. Poza tym esencja z założenia powinna mieć konsystencję, która jest żelowa i pozwala ci na nią położyć następny produkt. No właśnie, a ile jest esencji? No są kremowe. Też kremy BB w drogeriach, które nie są wcale kremem BB, więc no tutaj... Są podkładem. No dużo jest takich rzeczy oddzielnych. Ja mam wrażenie, że teraz już chyba ten odcinek powinien dobiegać końca pomału, ponieważ tu więcej zabawy się dzieje niż dyskusji. Tak, i my jak już zaczniemy, tak, to... Możemy siedzieć tutaj zawsze. Przykuję kiedyś do grzejnika i będzie się cały dzień. Macie jeszcze jakieś rzeczy, które wam się tak kojarzą, że to jest totalnie zbędne, w ogóle strata pieniędzy? Nie przychodzi nic takiego do głowy. Używamy za dużo, na pewno. Tak. To też. A maski, maski w płacie uznajecie za zbędne, niezbędne? Nie, konieczne? Ja uwielbiam maski w płacie i uważam, że są świetne. Dla mnie to one wchodzą w taki rytuał totalnego spa, takiej trochę reanimacji skóry. Okay. Koniec tego całego przedsięwzięcia, które się tam dzieje, to jest właśnie maska w płacie, ale jak jej nie mam, to też sobie znaczy, moim zdaniem one są świetne na takie sytuacje, kiedy chcesz zrobić sobie maseczkę, ale nie masz dostępu do wody. W zasadzie spoko. W samolocie na długą podróż, nie? No, albo jak też chcesz się schłodzić, nie? Podczas gorącego dnia. A po prostu nie chcesz się... Siedzisz w pracy pod tym! Tak! I na makijaż! Puh. I wiatrak. Nie no, na makijaż. No, co to, że ty oczywiście. Dobra, no to myślę, że to byłoby na tyle. Jeżeli wy macie jakieś produkty, które są dla was totalnie zbędne, napiszcie nam koniecznie w komentarzu. Ja jestem ciekawa, jestem przekonana, że ktoś napisze tonik. Tak. O albo Jezus, olej i tak dalej. Nie, my wtedy dostaniemy mikrozawału. One dostaną mikrozawału, ja będę się zastanawiać, dlaczego twoim zdaniem ten produkt jest zbędny w pielęgnacji, więc napiszcie nam proszę w komentarzu, ja bardzo chętnie poczytam. Może nam się uda kiedyś jeszcze wrócić do tego odcinka i trochę ten temat rozwinąć. Zapewne zaraz nam się przypomni 20 jeszcze innych produktów. Pewnie tak. Zrobimy listę w razie czego w opisie filmu. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Wam dziękuję za to, że wpadłyście ze mną chwilę tutaj porozmawiać. Życzymy wam wszystkim cudownego tygodnia i do zobaczenia następnym razem. Na razie! Na razie.